Dzień dobry, Jadwiga Bieś, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Woli Radłowskiej Siekłania. Jest mi bardzo miło, ponieważ dzisiaj mamy piękną uroczystość podsumowania 15. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego Błogosławiona Karolino Świeć nam przykładem. Prace w tym roku przyszły z całej Polski, również przekroczyliśmy granicę naszej ojczyzny, bo była praca z Belgii. Łącznie przyszło 1108 prac. Są to prace związane z tematyką tegorocznego konkursu. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Prace są pięknie przemyślane, zarówno poetyckie, jak i plastyczne. I w tym roku miło mi poinformować, że doceniliśmy 121 osób, które zostaną dzisiaj nagrodzone. Jestem tutaj obecny, ponieważ w tym roku pierwszy raz jako Wydział Katetyczny naszej kurii jesteśmy współorganizatorami tego konkursu. Oczywiście 90% zaangażowania jest po stronie szkoły i pani dyrektor, ale my cieszymy się tym, że możemy jednak wspomóc ten konkurs w promocji i też w docenieniu talentów różnych ludzi, od małych dzieci, przez młodzież i przez dorosłych. To dla nas bardzo ważne, bardzo nas cieszy, tym bardziej, że przy okazji tego konkursu idzie w świat bardzo mocna informacja na temat błogosławionej Karoliny. Pochodzę z parafii Pleśna. Chodzę do 3. liceum ogólnokształcącego w Tarnowie, do 1. klasy. W tym roku pierwszy raz wziąłam udział w konkursie Błogosławiona Karolino Świeć nam przykładem w kategorii poetyckiej. Napisałam dwa wiersze. W pierwszym poszłam bardziej w kierunku tym, jak Duch Święty działał w życiu Karoliny. Natomiast w drugim bardziej opisywałam owoce Ducha Świętego. Ja jestem Julia Kisiel, pochodzę z Wojnicza, jestem z liceum 3. ogólnokształcącego w Tarnowie. Ja wzięłam udział też po raz pierwszy w tym konkursie, ale w kategorii plastycznej. Dlaczego w niej? Bo nie umiem pisać. Bardziej lubię rysować, więc stwierdziłam, że to ta kategoria jest dla mnie. A uczestnikami są moi uczniowie oraz pierwszy to będzie Podom. Chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tego konkursu, którzy od 15 lat przysyłają pracę na nasz konkurs. Ten konkurs po prostu z dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że nikt z nas nie myślał, że dotrwamy do 15 edycji, że to będzie tak piękny zasięg i że tyle osób będzie chciało o naszej patronce błogosławionej Karolinie pisać.